Ej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w One Piece World Seeker. W dalszym ciągu nie możemy wykonywać misji pobocznych. Są zablokowane. Teraz tak, czy wcześniej też była taka niesamowita ilość skrzynek do znalezienia w każdym z tych miejsc? Może i była. Czekam na misje poboczne, bo boję się, że może być tak jak w niektórych grach, że po przejściu pewnej części fabularnej już nie można ich zrobić. O, Sabo! Luffy, widzę, że też nadal siedzisz na tej wyspie. Sabo, widziałeś Johnny? Nie. Luffy! W każdym razie teraz znacznie lepiej rozumiem, co się wyprawia na tej wyspie. Coś się dzieje z tą wyspą? Jeszcze nie, ale filar tej wyspy wkrótce wykona swój ruch. Że co? Mam na myśli naczelnika Isaaka. To on tu pociąga za sznurki. Zauważyłeś napiętą atmosferę na tej wyspie? Zbyt wielu graczy? Mam pewne teorie, ale są tu przeciwnicy i zwolennicy marynarki, sama marynarka, piraci, armia rewolucjonistów, CP0 oraz wichrzyciele, czyli Germa. To chyba jasne, co wyniknie z takiego zamieszania. Co mogłoby wyniknąć, nie rozumiem. To dla ciebie zbyt skomplikowane? Spokojnie, Luffy. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz na mnie liczyć bez względu na wszystko. Nie potrzebuję, to ja przyjdę ci z pomocą. Ty mały karierowiczu. Dobra. O, uwielbiam ich. A to ścigany ośki. Kiekaku o kajsi sury. Sakazuki Gensui! Hokok shimasu! Nanjai, sagashi no. Kakuchi no kaigun kichiga nanimono ka niyotte issei ni kougeki o uke, sono uchi no ikutsu ka wa shometsu shimashita! Nanja to? Shikamo, shugeki ni tsukawareta no wa osoraku ダイナガンではないかと! 海軍が管理しとるあれを また奪われたっちゅうことか! 管理者は誰じゃ? ええ! そのような報告は受けていません! 海軍の管理外のダイナガンじゃぞ! まさかあの島か? オルサリーノを呼び出せ! 先ほどから何度も呼びかけているのですが 応答がなく! 島には革命軍やジェルマ W6など 多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。偶然とは思えんが。また、麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら?まだ生きちょったか。 もうええ! わしが島へ行く! ほう!兄さんが武器の密売に関わってる。それだけじゃない。この島のダイナガンにも。兄さん、一体何をしているの?他にも、まだ隠していることがあるの?大変だ、ジャンヌ!海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった!このままだと戦争が始まるぞ!戦争? 何だ?Skąd to nagłe zamieszanie na rynku? Już wiemy, kto będzie głównym przeciwnikiem. Ej, racja, co się tam dzieje? Luffy! Co się dzieje, staruszku? Jakiś sympatyk marynarki zastrzelił jej przeciwnika i całą wyspę ogarnia chaos. Johnny próbuje załagodzić sytuację, ale wszyscy są tak zdenerwowani, że nie chcą jej słuchać. To bardzo źle. Gdzie teraz jest Johnny? Udaj się na rynek szafirowa, byle szybko. Ale ja chciałam misje poboczne. Będzie mi bardzo przykro, jak się okaże, że nie można ich zrobić. Zejdź mi z drogi, Johnny. To oni zaczęli, a my to skończymy. Spokojnie, na pewno znajdzie się na to jakieś wyjaśnienie, więc błagam was, nie walczcie między sobą. Daj spokój, to już bez znaczenia.
czego do nas strzelali. Liczy się to, że w ogóle to zrobili. Nic z tego nie zmieni. Dobrze, że ja też mam broń. To oni są wrogiem. Zabij ich, zanim oni zabiją ciebie. Broń, skąd ją wzięliście? Nie tylko my ją mamy. Założę się, że zwolennicy marynarki mają broń nawet lepszą niż ta. W końcu to oni mają grubą forsę. Tyle razy nam groźli swoją bronią, że już straciliśmy rachubę. Nie mamy już innego wyboru. Błagam, nie róbcie tego. Nie walczcie, to wszystko, co masz do powiedzenia, twoja matka wiedziałaby, co robić. Do dzieła. Idziemy na wojnę ze zwolennikami marynarki. Ignoranci. Jany, musimy ich powstrzymać. Jany, przepraszam. No, oczywiście uciekła. Gonią, a nie gdzie ona idzie. O, dle. Gdzie jesteś, Luffy? Na całej wyspie wybuchł bunt. Wiem, ale teraz szukam Janu. Gdzie ona poszła? Nie wiem, ale też spróbuję jej poszukać. Powiem wszystkim, żeby też szukali. Jak na kogoś wpadniesz, zapytaj, czy czegoś nie widział. Znaleźliśmy, ale nie to, co kazała nam szukać gra. No, proszę o... interakcję. O, bryła, bryła na chwilę. Lądowanie pierwsza klasa. Jeszcze raz. Chodź tu, a nie... skrzynko. Jest, mam cię. Aleś się uparła. Okej. Kurczę. O kurczę. Zaznaczyli mi całą mapę, żeby jej szukać. To pewnie jest na cmentarzu. みんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに母さんやっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよルフィごめんなさい。 島のみんなが仲良くできるようにあんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ。あいつらのやりたいようにやらすとけよ。何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。 死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも兄さんもいなくなって一人ぼっちの私のそばにいてくれた大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない。家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ。戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。 お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない。家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ。お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。 ルフィ、ありがとう。行くぞ、ジャンヌ。この戦争を止める。 Więc co robimy? Mamy im wbić trochę rozumu do głowy? Jeśli wszyscy się uspokoją, będziemy mogli przedyskutować nasze problemy.
Gdybym tylko mogła jakoś porozmawiać ze wszystkimi naraz. Nie możesz po prostu krzyknąć do nich, żeby przestali? Chyba nie potrafię tak głośno, żeby wszyscy mnie usłyszeli. Zaraz możemy skorzystać z wieży radiowej. Dzięki niej usłyszą mnie wszyscy na wyspie. Serio? No to na co czekamy? Ale marynarka pilnie strzeże. Nie możemy sobie tak po prostu tam pójść. Kto powiedział, że będziemy tylko we dwoje? Mówisz o swojej załodze? Ja na pewno ci pomogą, jeśli tylko ich poprosisz. Dobrze, porozmawiam z nimi. Luffy, czy mógłbyś iść na pokład Thousand Sunny i upewnić się, że wszyscy tam są? Jasne. Z tobą. Bardzo ładne osiągnięcie. Ale ja chcę misje poboczne! Nie! Strasznie się martwię, że jak... Że przepadła szansa na zrobienie jej do końca. Nie podoba mi się to. No dobra, jesteśmy na Sunnym. Okej. Luffy. Luffy, znalazłeś Janu? Tak, i chcę wszystkich o coś zapytać. Zbierzmy wszystkich tutaj. Zajmiemy wieżę radiową marynarki? A myślisz, że mógłbyś wzmocnić głos tak, aby był stamtąd słyszalny na całej wyspie? Oj, oj. Cóż, mógłbym, ale co zrobimy, jak już przejmiemy to miejsce? Czy jakbyśmy mieli teraz do czynienia z pożarem? Wszyscy płoną gniewem, który nieustannie się rozprzestrzenia. Mój zapał rozbuchał się na tyle, że czuję, jakbym mogła podbić cały świat. Moja matka może nam pomóc. Wyślę wiadomość, która sprawi, że wszyscy przejrzą wreszcie na oczy. Jeśli kompletnie jej nie zapomnieli, na pewno posłuchają. Ale marynarka nie zamierza się poddać. Przebicie się przez ochronę wieży to niełatwe zadanie. Jeśli ktokolwiek potrafi poradzić sobie z marynarką, to właśnie my. Zajęcie wieży radiowej to idealne zadanie dla takich piratów jak my. Trudno przewidzieć, czy po zajęciu tej wieży wyspiarze zechcą się pogodzić. To może wywołać chaos i tylko dolać oliwy do ognia. Kiedy to już nastąpi, nie będzie odwrotu. Czy nadal chcesz się tego podjąć? Jak najbardziej. Zoro ma rację. Nie ma żadnej gwarancji, że się uda. Ale jeśli nie spróbuję, ta wyspa nie ma przed sobą żadnej przyszłości. Błagam, pomóżcie mi. Oczywiście, że tak. Daliśmy słowo, prawda? No to chodźcie, jeśli jesteście gotowi. Trochę walki dobrze mi zrobi. Teraz kwestionujesz silną wolę Janu? Dasz sobie kiedyś spokój? Powinno być napisane Ksomarimo. Będę po twojej stronie bez względu na wszystko, słodka Janu. Dziękuję. Zadbam o to, by marynarka wiedziała, że to ja za tym wszystkim stoję. Jesteśmy piratami. Jedno czy dwa przestępstwa więcej nie zrobią różnicy. To nie będzie konieczne. To wzruszające. Ona jest naprawdę oddana swoim ludziom. No dobra. Może nadam z tej wieży parę bohaterskich pieśni? To na pewno nie będzie konieczne. Oczywiście. Na mnie też możesz liczyć. Więc na co czekamy? Dziękuję wam wszystkim. No dobra, chodźmy do radiostacji. Idź do radiostacji. Ja chcę misje poboczne. Co za ludzie. Ech. Dobra. Bierzmy radiostację szturmem. O, widzę pacyfistę. Pojęcia nie mam, kto tam stoi. A po prostu jeden z żołnierzy, dobra. Okej, okay, jestem na miejscu, a gdzie reszta? Dobra, jesteśmy w radiostacji. Co teraz robimy? Budynek radiostacji jest za tym ekranem. Jeśli ją przejmiemy, prawdopodobnie uda nam się nadać wiadomość. Ale chyba musimy też zająć agregat w piwnicy, żeby nie zabrakło prądu. Dobra, podzielmy się na dwie grupy. Franki, Brock i ja zajmiemy agregat. Dobra. Mam z tymi robotami porachunki.
Zoro, Chopper i Robin będą na warcie z zewnątrz, żeby marynarka nie mogła wzmocnić garnizonu. Dobra, nikogo nie wpuszczę. Ja też nie. Tylko uważaj, żeby przypadkiem nie zniszczyć radiostacji. Usopp przygotuje sprzęt na drugim piętrze wieży radiowej, a Sanji będzie ochraniać Jung. Jestem wam bardzo wdzięczna. Nie ma tu cię kochana, Jana, ochronię cię. Zaraz rozpocznę transmisję. I ty, Luffy, zajmij się tym, co potrafisz najlepiej. Idź, przodaj mi pozbądź się marynarza w drugim piętrze wieży radiowej. Jasne. Jak coś się stanie, dzwońcie do mnie przez ślimakofon. No to do dzieła, Luffy. W porządku, lodziska, naprzód. Ciekawe, czy mogę jeszcze do nich wrócić. Trochę się martwię, że może nie być nam dane wrócić do tej misji. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo inaczej będziemy musieli zrobić... O co chodzi z tymi skrzydłami? Czy ta radiostacja potrafi latać? Nie rozpraszaj się, musimy dostać się na drugie piętro. No dobra, i pokonać 20 pacyfistów, a to dopiero początkowy. To jest super, mój szósty czy siódmy? Tak trochę też nijak w sumie. Ale mnie trafi za chwilę. Daj mu w spokoju wybuchnąć. Dostał manto, a i tak się jeszcze... Ale jesteście. Trochę mi życie spadło, dałam się tam walnąć tym młotem parę razy. Niedobrze. Dobra, rozumiem, że normalnie wejść nie mogę, tylko po mojemu. Jak zwykle. Widzę, że są tu jeszcze skrzynki. O. Dobra, zajmijmy się marynarzami na drugim piętrze. To grupa z elektrowni. Natrafiliśmy na ciężki opór i potrzebujemy trochę więcej czasu. Tam było napisane? No dobra. To robimy rozróbę. To grupa obronna. Nie zdążyłam przeczytać. W sumie mogłam poczekać, żeby mi się załadował czwarty. Dobra, to już wszyscy. Możemy zacząć nadawanie? Już? Sobie możemy zacząć transmisję? Chwilkę, trzeba ten przewód. Dziwne. Co się stało? Nie ma przełącznika dla górnych głośników. Ale a bez nich ludzie z najdalszych zakątków wyspy nie usłyszą Jana. Może przełącznik też jest na wyższym piętrze? Taki sprzęt był na piętrze nad olbrzymimi skrzydłami. Pamiętasz, Luffy? Wcześniej to zauważyłeś. Luffy, rzuć na to okiem. Wyższe piętro, rozumiem. No dobra. Na wyższych piętrach też jest pełno marynarzy, uważaj. Jasne. Ło. Liczę na to, że tak jest. Ale jak się rozpędzisz, to możesz jednak przelecieć tamtędy. Ten sobie stoi całkiem wesoło tyłem.
teraz bym mogła włączyć czwarty, nie? Nie? Nie, nie działa. Ciekawe. Niektórzy z tych marynarzy przy agregacie naprawdę chcą nam coś tam. Ale jesteście uparci. Oj, nie w tą stronę. Kurczę, to sterowanie to jest rzeczywiście momentami. No właśnie. No właśnie. Wstawaj, nie marudź. No dobrze. Zaskoczyli mnie, muszę przyznać. Odrobinę. Odrobinę mnie zaskoczyli. Podnieśmy sobie skrzynkę. Idziemy na górę. Musimy ich tak delikatnie wziąć, może z zaskoczenia troszeczkę. To byłby dobry pomysł. Zresztą, może zanim jeszcze pójdziemy, jak tam się nasze umiejętności mają. Ulepszmy sobie odzyskiwanie życia. Dobra, większa skuteczność ogłuszenia. Mniejsza utrata. Dobra, zawsze coś. Wciąż nie można misji pobocznych. Wciąż jestem niepocieszona z tego powodu. Okej, idziemy dalej. Zobaczymy, czy uda się kogoś zdjąć tak z nienacka. No wiem, wiem, mówiłaś już wcześniej. Plomba. Plomba. Dwóch z głowy. Okej, jeszcze jeden tu. Ło, w ostatniej chwili już się odwracał w naszym kierunku. Tyle, bo tamtego nie dostanie. Okej, mam cię. Ktoś jeszcze? Ło, gdzie? Dopiero na górze. No, widzę, że trochę ich jest. No dobra. Dobra, dwóch z głowy. Tam jeszcze jakiś? O ty! Ktoś jeszcze tu leci. No, nareszcie. No, mam cię. Teraz pytanie, ilu jeszcze zostało? Na razie nie widać. Może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Skrzynek też na dole nie było widać. Nieważne, lub przyślą, nie przepuszcza ani jednego. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, zanim wyjdę. Okej, widzę na górze jeszcze kogoś. Czyli trzeba iść na górę, tak? No dobra. Wiem, że nie przepuścić Zoro, a kto jak kto, ale w ciebie akurat nie wątpię. Ciuła! O ty! Jeszcze? Wytrzymały nawet, trzeba mu przyznać. Jo, wow! O, skrzynka. Jak się cofnie za daleko, to mnie jeszcze trafi, więc uważaj.
Oj. Czemu go nie mogę trafić stąd, a on mnie może? To jest nie fair. Znaczy ja mam wyjść jeszcze wyżej. Jesteśmy bardzo blisko zajęcia tego tamtego. Okej, widzę, że tu też mamy trzech przynajmniej. Zatrzymaliśmy wszystkich wrogów. Tym atakiem? Ło. Dobra, nauczyłam go latać. Włączam. Włączam. Czy to ten włącznik? Górne głośniki włączone. Dobra robota, Luffy. W samą porę. Grupa z elektrowni gotowa. Grupa obronna gotowa. Nikt jej teraz nie przeszkodzi w transmisji. Luffy, zacznijmy transmisję. Dobra, zaraz wracam. Porozmawiaj z Janem na drugim piętrze. Zaraz. Właśnie, tu jest jedna skrzynka. Skoro już tu wlazłem, to warto to jednak wziąć, pozbierać to, co tu jest. A oni mi nie uciekną. Teraz tak. Na górze się coś świeci. Więc czemu nie? Przyjemnie, tak? To cieszę się. O, mam cię. No, to teraz to chyba jest... O, to jest jeszcze wyżej. Kurczę, wciąż mnie ten budynek jeszcze czeka na to, żeby znaleźć coś wyżej. Tu jeszcze coś jest. Ładnie. Teraz tak, na dachu żadnej skrzynki nie ma. Bo by ją było widać, tak? Okej. Tu chyba też żadnej nie ma. Bo haki obserwacji by mi ją już złapało. No właśnie. Wygląda na to, że już wszystko jest raczej niżej. Upsoj. Oj. Trzeba zejść tak, żeby znowu... Dobra, czy na którymś z naszych tych tu piór? Nie, ale tu jest na pewno do podniesienia coś i z drugiej strony. Hopsa. Gdzieś jeszcze? Fajnie by było, gdyby to haki się trochę szybciej ładowało. No dobra, tutaj tyle. Widzę skrzynek, jedna otwarta. Na dół. Opa. Jest do popsucia. Szukam do otwarcia, nie do popsucia. Na tym poziomie nie ma. Na górze już też nie ma. Okej, czyli idę dalej w dół. O! Mam cię! Ale tu tego wszystkiego do pozbierania było, no. Okej, o. Mało brakowało, abym przeszła obok. Na pewno przeskoczyłam obok. No weź. No. Mam cię. Okej, kolejna rzecz. Oj, a u góry ktoś jeszcze chodzi? Się minęliśmy, tak? Okej, na tej wysokości ja nic nie widzę, Luffy. Dobra, zwykłe skrzynki, nie widzę skrzynek ze skarbem. Nie do góry, w dół. W dół. W dół, Luffy, w dół. Dobra, jesteśmy chyba na tym poziomie, co trzeba. Wszystko gotowe. Kiedy będziesz gotowa, nadawaj. W końcu nadeszła ta chwila, Luffy. Ja tu stanę na straży. Nikt się nawet do ciebie nie zbliży podczas transmisji. Możemy nadawać. Daj sygnał, jak będziesz gotowa. Powodzenia, Jano. Spraw, by się opamiętali. Dobrze.
Trochę jak akcja z Vivi. ていますか? 昔、島のリーダーが毎朝こうしてみんなを起こしていたことを。私はその娘のジャンの母さんに代わってみんなの目を覚まさせに来ました。みんな、周りをよく見て。目の前にいるのは私たちの敵じゃない。 12年前、島が海賊に襲われてから ずっと苦しかったね。大切な人を殺されたり、誰かの言いなりになったり、逆らって傷ついたり、もう誰を恨んだらいいかもわからない。でも誰かにぶつけたい、聞いてほしい。自分がどんなに辛いかを私が聞くわ。みんなの辛いこと、悲しいこと、苦しいこと 全部私が聞く。だってみんなはこの島で一緒に生きてきた私の家族だから。広場に集まってこれからみんなで話そう。今までのこと、そしてこの島の未来のことを。 Widzisz, wcale nie tak trudno jest powiedzieć, co się czuje. To było piękne, Janu. Dziękuję. Bez waszej pomocy nie zdołałabym tego zrobić. Tyle wystarczy, że wszyscy zjawią się na rynku. Raz wystarczy. Watashino keisan o kuruwaseru to wa. Omae ga sou nozomu no de areba. Dobra, na rynek. Przejęcie radiostacji, misja skończona. Mamy nieco czasu, zanim wszyscy się zbiorą. Jeśli masz jeszcze coś do zrobienia, to możesz się tym teraz zająć. Dzięki. Wydaje mi się, że to była taka mała informacja na temat tego, że jeżeli teraz tego nie zrobię, to misje poboczne przepadną. Uff. Nawet nie wiecie, jak mi ułożyło. A jak mam stąd wyjść? No, akurat. Idealnie. No, mam cię skrzyneczko, ostatnia w tym miejscu. Dobra, teraz będzie, robimy wszystkie poboczne, jakie wyskoczą, a potem najwidoczniej będzie dalej fabuła. Mam sporo przemyśleń, jeżeli chodzi o tą grę. Tu pewnie się pokaże nasz dowódca marynarki główny. Admirał i tak dalej, generał. Okej, umiejętności. O, znowu nam wpadło trochę. To było znowu moje kolano, jakby ktoś się zastanawiał. Teraz tak. A niech będzie. Czemu nie? Dlaczego nie? Teraz obrażenia poproszę mniejsze, ale... Niszczący strzał. Wypas. Misję. Gdzie jest buggy? Mapę, poproszę. Na rynek się nie zbliżam. I są jeszcze wykrzykniki, które chciałabym wyhaczyć, więc tym się zajmiemy teraz. Rubinówek. Gdzie jest buggy? Ale znajdę go w którejś beczce. Beczce go znajdę. Ale najpierw sobie skoczę do tego wykrzyknika, co tam jest. Albo siedzi w którejś z beczek, albo... Coś w tym rodzaju. Sabo! Hej Luffy! Sabo, co ty tu robisz? Szukam szlaków przemytu broni. Myślałem, że już ci mówiłem. Niedługo odbędzie się duża transakcja i prowadzę w tej sprawie śledztwo. Większość piratów jest tu ze względu na te transakcje. Jeśli jesteś tu ze względu na handel bronią, czemu interesujesz się więzieniem? W pewnym momencie marynarka zaczęła wyłapywać piratów z wyspy i wsadzać ich do Mamra. Nie dziwi mnie, że marynarka aresztuje piratów, natomiast niezwykłe jest to, że w tym samym czasie rozwinął się czarny rynek handlu bronią.
Jedno musi być w jakiś sposób połączone z drugim. Tak to przynajmniej rozumiem. To chyba możliwe. Ale skoro nie ma tu Koali i Haka, przydałaby się jakaś dywersja. Mogę się tym zająć. Luffy, powiedziałbym ci, żebyś się nie mieszał, ale ty nigdy nie słuchasz. Tylko nie narób za dużo bałaganu. Jasne. Luffy. Na początek odwróć uwagę strażników przed wieżą więzienną. Ja w tym czasie zakradnę się inną drogą. Później powiem ci przez ten twój ślimakofon, co masz robić. Rozkręćmy to przedsięwzięcie. Liczę na ciebie. Szmugiel w wieży więziennej. Dobra, na razie mamy wciąż zaznaczonego Bugiego. Będziemy atakować wszystkie beczki. Tak, myślę, że atakowanie beczek to będzie dobry pomysł. Gdzie jesteś, Błysko? Tak. O, jest, no, mam cię. Kapusta armatnia. O! O! Nie jesteś Bugi! Ale mnie zrobił. A siedźcie sobie tutaj. Czy oni za mną biegną? Czy chcieliby za mną biec? To są dwie różne sprawy, dokładnie. Tam mowy. Trzymali są. Ło, Bugi, ale zaciągnęłoby cię aż tutaj? Znajdź Bugiego tutaj. Znajdę go, pewnie, że go znajdę. Jakąś beczkę trzeba popsuć, czy coś. O, tu na przykład jest taka, którą można... A! Ta jest jednak zwykła. Ej, no. Bugi! Jen powiedziała, że wysłucha wszystkich, nawet tragicznych historii, prawda? Chyba spróbuję z nią porozmawiać. Pewnie, że tak. Dziewczyna ma słabą depresję jeszcze, także możecie jej spokojnie powiedzieć, co tam chcecie. Co ty znowu? Też nie jesteś Bugi. Ale jesteście. Teraz tak, to... i Orla Burza. Ło, dobra ta Orla Burza. Trzeba sobie to zapamiętać. Bugi, gdzie jesteś? Bugi! Czy tam dziwny, zabawny, śmieszny nosie? I inne podobne, jak to Luffy nazywał. Tu jest krata, tędy by już nie wyszedł. No nic, no trzeba go tak... Myślicie, że będzie w tym porcie tam? Czy raczej niekoniecznie? Oj. Tup, 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 tu nikogo nie ma. O, mogę nawet tuptusiać szybciej, patrzcie jaki tuptuś. O, skubany. Teraz tu padłam. Tup, 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 tup. Siema! Ej. Znów widziałem na własne oczy, jak beczka sama się rusza. To było straszne. Sorry. Naprawdę nie chciałam was straszyć. Nie ta beczka. Ale macie tych beczek w tym mieście. No dobra, wyczaić beczkę. I dać jej pstryczka. Pstryczka jej dać. Nie sądzę, żeby Bugi siedział przy samej marynarce. No właśnie, do tego się przydaje rakieta. Tu jako tako beczek nie ma, więc tu może Bugiego nie być. Ale jest wykrzyknik, który mogę złapać. Znowu. Pru, 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 pru. Siema. To była wasza wina i koniec gadania, a teraz z drogi albo was pozabijamy.
No chyba nie, to my byliśmy pierwsi. Nie myśl sobie, że twoje żałosne groźby zrobią na nas wrażenie. Ty my? Powtórz to. Honore? Ach tak? Hej, o co się kłócicie? Coś ty za jeden. Dobrze, przydarzam się. Widziałeś może faceta z trzema mieczami? Chodzi o szermierza z zielonymi włosami i grubym pasem. Widziałeś go czy nie? Macie na myśli Zoro? Co z nim? Co? Znasz tego facera? Ten szermierz zranił trzech moich ludzi. Zapłacisz mi za to w jego imieniu. Moich pięciu. Gdy z tobą skończę, pożałujesz, że w ogóle się urodziłeś. No świetnie. Co ten Zoro mnie znowu wpakował? I vice versa. Nic nie mogę. No tak. O nie! Masz. Ciu! O! Aj, da. Człowiek się tu próbuje. No. Że tak to ujmę. Co wy, korety, nie wyrabiacie? No to wódco, co pan tutaj robi? Mieliśmy nie walczyć z piratami na tej wyspie, chyba że to absolutna konieczność. Ile razy mam wam to powtarzać? Ale dowódco, to oni zaczęli nas zaczepiać. Nie obchodzi mnie to, wracamy w tej chwili. Tak jest. Zrozumiano. Kurde, koniec imprezy. Więc widzieliście Zoro? Zoro, a ten szermierz z grubym pasem. Ci z marynarki prowadzili tu ćwiczenia, a ten cały Zoro drzemał sobie w pobliżu. Chyba wkurzył się, że go obudzili. Powiedział im, że są jeszcze mniej skoordynowani niż banda głupich piratów. Kurde, co on sobie myślał? Kiedy usłyszeliśmy o tym, że nas obraża, przyszliśmy, żeby mu nakopać. Ale zaczęliśmy się sprzeczać z marynarką o to, kto ma się z nim rozprawić. Wtedy szermierz się wymknął. A wtedy zaczęliśmy się kłócić o to, czyja to wina, że uciekł. Cała ta sytuacja była jak beczka prochu nad ogniskiem. I właśnie wtedy zjawiłeś się ty. Wy to dopiero macie sporo wolnego czasu. No to właściwie był głupi spór, gdy spojrzeć na to tak na spokojnie. Ale w którą stronę poszedł Zoro? Jeden z moich ludzi powiedział, że udał się na północ. Sprawiał wrażenie, jakby nasz spór go bawił. Chyba planował zmierzyć się ze zwycięską stroną. Ale gdy tylko ujrzał tą z marynarki z mieczami w okularach, powiedział szkoda zachodu i poszedł sobie. Ciekawe, co w tym wszystkim chodziło. No nieważne. Mówisz, że udał się na północ? Pójdę to sprawdzić. Poszukaj Zoro na północ. No tak. W sumie? Czemu nie? Bagiego jeszcze zdążymy znaleźć. Oj. Mam to. Ale chyba wciąż jestem za nisko. Tędy tam nie dostanę się wcale. A Zoro pewnie się natknął na Tashigi, no bo przed kim by miał innym uciekać. Się uparła kobita na niego. W moim dojdzinie, jak już paruje, no to paruje Zoro z Robin. Nie wiem czemu, tak mi jakoś spasowali. Zoro jest najfajniejszy. Zoro śpi pewnie na innym drzewie tym razem. A nie, jest Tashigi, ojej. Będą się pewnie kłócić. Już nie uciekniesz, łowco piratów. Tu jesteś, Zoro. Świetnie, co teraz? To ty, słomiany kapeluszu? Jesteś tą facetką w okularach, co ciągle kręci się ze smokim. Dymkiem. Świetnie się składa, bo już też chciałam ciebie o coś zapytać. O czym ty mówisz? Czemu kręcisz się po tej wyspie i pomagasz jej mieszkańcom? Co ty kombinujesz? Nic takiego, zresztą nawet nie próbuję pomóc. Rozumiem, ani trochę się nie zmieniliście od ostatniego spotkania. Nie wiem po co w ogóle o cokolwiek pytałam, ale koniec już rozmów. W konfrontacji z piratami prawdziwy marynarz ma tylko jedno zadanie. Chcesz walczyć z dwoma naraz? Zacznę od ciebie. Oto Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu i legendarny Shusui. No tak, moje miecze.
Nadal chcesz zdobyć moje miecze? Nic nie rozumiesz. Te miecze trzeba przekazać następnym pokoleniom. Nie możesz się nimi bawić jak jakiś tam pirat. Co za bzdura. Dobra, Luffy, jak chcesz, możesz z nią walczyć. No co jest? Masz coś innego do roboty? Szukam miejsca, gdzie będę mógł trenować w spokoju. Cichego miejsca, w którym nie będą mnie niepokoić dziwacy z obsesją na punkcie miecza. Wiesz co, dowiedziałem się dzisiaj, ile ludzie mają problemów przez twoje chaotyczne zachowanie. Więc uważaj trochę, dobra? I kto to mówi? Pouczany Luffy pouczający Zoro. Zostaw mnie w spokoju. Hej, stój, łowco piratów, jeszcze z tobą nie skończyłam. Ale ja skończyłem z tobą. I poszedł z kadru. Cholera, no dobra, najpierw pokonam ciebie, a potem udam się za nim. No chyba śnisz. No. Ona też była fajnym przeciwnikiem w trójce. Naprawdę świetnie się bawiłam w poprzednich częściach One Piece'a. Brakuje mi tego tutaj. Albo oboje wpadniemy do wody, albo żadne z nas. Ktoś tam jednak spadł. Oszukujesz. Co to za oszukiwanie? Teraz to już chyba całkiem do wody wpadło. Stał się jeszcze silniejszy. Moje haki nie może go powstrzymać. Co? Nadal zamierzasz walczyć? Załatwimy tę sprawę innym razem. Tak sobie myślę na głos. Coś jest nie tak z tym, co dzieje się na tej wyspie. Wyspiarze podzieleni są na zwolenników i przeciwników marynarki. Może to nie jest takie proste, jak się wydaje. O czym ty mówisz? Wszystkie te frakcje, wszystkie wydarzenia zdają się wynikać z konfliktu, ale w rzeczywistości nawzajem się wzmacniają. Więc na koniec wskazuje na to, że dzieje się tu coś wielkiego. Wydaje się, że ktoś to wszystko zaplanował. Wciąż nie wiem, o co ci chodzi, ale właściwie czemu mi to wszystko mówisz? Nic ci nie mówię. Powiedziałam przecież, że myślę sobie na głos. No ale pomogłeś nam na Punk Hazard, a nie chcę znowu być ci winna. Jeżeli będziesz na tej wyspie robić to, co ci się podoba, bez względu na konsekwencje, możesz wpaść w tarapaty, których się nie spodziewałeś. A teraz wybacz. I poszła sobie. Dobra, dokończmy tego Buggy'ego. Gdzie jest Buggy? Smokolita Shiggy, spoko. Ktoś jeszcze? Nikt nic? Law będzie ciężki do zrobienia, jeżeli chodzi o karmę. Niby gdzie i jak mam pokonać aż tylu pacyfistów? Jeżeli nie trafią się gdzieś w głównej walce, to nie będzie jak ich zaatakować. Musiałabym co chwilę lecieć do bazy marynarki. No. No dobra, no to pójdziemy tam na dół, zobaczymy, czy może tam znajdziemy tego głuptosa. Może nie wskoczył na statek. O, tu nie było żadnej beczki. Oj, a cała reszta to niby czemu tu patrzy? I co, i tak będziemy siedzieć w tej beczce? A, wypchajcie się. Aż zostaw... Ło. Chyba zwiększenie poziomu na ten trudniejszy to nie był najlepszy pomysł.
kilku więcej piratów w jednym miejscu i nagle robi się problem. No? Muszę przyznać, że tak to się właśnie zrobiło. Ale ich się zebrało. Nie miałabym szansy zbyt wielkiej przeciwko całej armii. To dobra, poszukajmy tego. Słuchajcie, znalazłam jeszcze jedną beczkę. Może tym razem znalazłam dwie beczki. O, nareszcie. Mam cię. Odkryli mnie! Słomiany kapelusz znowu? Ty paskudny, przecież ci mówiłem, żebyś zostawił mnie w spokoju! Więc to tu się ukrywałeś, Buggy. Czemu znowu się ukrywasz? Widziałem kogoś niebezpiecznego, więc instynktownie się schowałem. Kogoś niebezpiecznego? Kiedy was widzę, przypominają mi się stare czasy. A on tym razem naprawdę chciał mnie znaleźć. O, Smoker! Dymek! Dymek? Czemu zdrabniasz jego imię? Jesteście kumplami? Nie pamiętam, żebym się kumplował z jakimś piratem. Jeśli ktoś tu się fraternizuje, to raczej wy. Chcesz pójść za przewodnictwem Lawa i sprzymierzyć się z nim albo coś? Oczywiście, że nie. No to spadaj, mam interes do słomianego kapelusza. Mam sprawę do Bagiego, a nie do ciebie. Wszystko mi jedno, czego sobie tam chcesz. No to dawaj. Ha, ha, ha. Masz jeszcze tym. Oj. A i tak nie trafił. Oj. Mam cię. Wstawaj. Mogłem się spodziewać, że bez walki się nie odczepisz. Co? Chcesz znowu walczyć? Nie, mam coś do załatwienia. Odpuśćmy sobie to dzisiaj. Słomiany kapeluszu. Marynarka naprawdę organizuje się na tej wyspie. Zamierza odszukać i zlikwidować piratów w tej okolicy. Gdy do tego dojdzie, oberwiesz od nas. Buggy razem z resztą tych szumowin, więc lepiej zacznij się modlić. Nie dorwiesz mnie, Buggy'ego zresztą też nie. Prawda, Buggy? O, poszedł sobie. Przed chwilą uciekł, pewnie ukrył się w kolejnej baczce. Psiakość, teraz muszę znowu go wszędzie szukać. Nie. Słuchajcie, będziemy szukać Buggy'ego w kolejnym odcinku, bo za długo to trwa. Także życzę wam dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!